Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy chrupiący sernik ze słonecznikiem. Na spód potrzebować będziemy sucharki. Tutaj mam 20 deko sucharek, które pomielimy. Możemy te sucharki rozdrobnić wałkiem do ciasta. Ja sobie drobno pomielę i jedną czekoladę. Składniki połączymy, wyłożymy formę. Formę mam 25 cm, wyłożoną papierem do pieczenia i damy do lodówki na 20 minut. To mamy spód sernika. A teraz mamy słonecznik. Mam łyżkę mleka, dwie łyżki masła i dwie łyżki miodu. Miód i masło przekładam na patelnię. Lekko skarmelizuję, dodam słonecznik, doleję mleko i będę miała prażony słonecznik. Część słonecznika dam do sucharków, a część wyłożę na wierzch sernika. Rozpuszczamy miód i masło. Należy lekko skarmelizować, dodać słonecznik. Jeżeli lekko skarmelizować, to zawsze pamiętamy, że masa musi być koloru bursztynowego. Świadczy o tym, że już się nam miód z masłem lekko skarmelizował. Dokładamy dwie szklanki słonecznika, dolewamy mleko i całość przesmażamy i studzimy. Jeszcze musimy chwileczkę poczekać, a sucharki ja sobie rozdrobnię w robocie. Jeżeli nie mamy, sucharki przekładamy do woreczka i należy rozdrobnić wałkiem do ciasta. Miód z masłem podsmażamy. Miód z masłem już ma masę bursztynową. Dodajemy słonecznik i dolewamy mleko. I całość należy pomieszać. Wygląda i należy podsmażyć. Pamiętamy o mieszaniu. Podsmażamy. A tutaj mam już rozdrobniłam sucharki. Dodaję czekoladę i należy to połączyć i wyłożyć spód tortownicy. Pamiętamy o mieszaniu słonecznika. Tak na złoty kolor podsmażymy. Włączymy i ostudzimy.
słoneczniki łączymy z czekoladą. Słonecznik już mamy przysmażony na złoty kolor i część dodajemy do sucharek, a pozostałą część wyłożymy na wierzch słonecznika i masę należy dokładnie pomieszać i wyłożymy tortownicę. Tortownicę mam o wymiarach 25 cm i damy do lodówki na tak na 20 minut do godziny czasu, a później zrobimy masę serową. Należy docisnąć, ja sobie zawsze to robię literatką, dokładnie dociskam. To jest spód naszego sernika. Tak to wygląda. Zostawiamy do ostudzenia, a później dajemy do lodówki. Bo to nie, właściwie możemy dać do lodówki, bo jest zimne. Spód sernika wędruje do lodówki. Tak wygląda spód do chrupiącego sernika. I teraz będziemy potrzebować 400 ml śmietany 30%. Pół szklanki cukru pudru, pół kilograma serka mascarpone i dwie łyżeczki żelatyny. Ja żelatynę zalewam 3 łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę ubijam z cukrem na sztywno. Żelatyna musi być całkowicie rozpuszczona, a śmietana ubita na sztywno. Śmietanę już mam ubitą i teraz będę porcjami dodawać serek oraz płynną żelatynę. Żelatyna płynna to jest, tak wygląda żelatyna płynna. I ucieramy. Masę serową uczemy. Masę serową już mamy utartą. Teraz wyłożymy na przygotowany spód, a na wierzch damy słonecznik.
wyrównujemy. I wiesz, posypiemy słonecznikiem i chrupiący sernik powędruje do lodówki. Tak, na 2 godziny. I będziemy mieli chrupiący sernik ze słonecznikiem. Należy to pokruszyć, ponieważ przy krojeniu, jeżeli tego nie pokruszymy, będziemy mieli problem. Słonecznik kruszymy i posypujemy wierzch. Wygląda chrupiący sernik ze słonecznikiem, który wędruje do lodówki. I tak oto wygląda chrupiący sernik. Zdejmujemy i ukroimy. Musimy mocno dociskać, ponieważ tutaj są, jest słonecznik. O. I tak oto wygląda chrupiący sernik ze słonecznikiem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Chrupiący sernik ze słonecznikiem. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik na kruchym spodzie. Tutaj mam ciasto kruche, przepis na moim kanale. Ciasto podzielę na 2 części. Większą część ciasta wyłożę w formę, którą mam wyłożoną papierem do pieczenia, a mniejszą część ciasta dam do zamrażarki i zamrożę, ponieważ ono będzie ścierane. To ciasto wyłożę tutaj, podam do zamrażarki. Było schłodzone w lodówce 0,5 godzinki. Teraz zajmiemy się sernikiem. Mam tutaj kilogram sera, szklanka cukru, sernik utrę, wszystko w robocie. Mam 0,5 szklanki mleka, mam 0,5 szklanki oleju, mam 3 łyżki kaszy mannej i 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i mam tutaj 6 jajek. Wszystko wrzucam do robota i robot dokładnie całą masę utrze. Będzie troszkę hałasu, a ja w międzyczasie wyłożę naszą formę. No, ja myślę, że już będzie nasza masa. Przelejemy ją do miski. Może w tę stronę byłoby łatwiej. I później naszą masę serową damy na kruche ciasto. Tak jak już wspominałam, przepis na kruche ciasto jest na moim kanale.
I teraz przelewam całą zawartość na nasze ciasto. Kruche ciasto to jest baza do serników, makowców. I tutaj już mam ładnie sernik utarty, szybciutko. Będzie on bardzo puszysty, będzie się piekł. Jeszcze nim tak wstrząsnę, co by on był równiutki i zetrę pozostałe ciasto na wierzch. I oto będzie sernik na cieście kruchym. Troszkę ciasto kruche nie mam za bardzo zamarznięte, więc te tarcie jest utrudnione, ale można też ciasto zrobić dzień prędzej. Wtedy należy mocniej nasze ciasto zamrozić. Ale jakoś poradziłam sobie i nasz sernik powędruje do piekarnika. Będzie się piekł godzinę w 170 stopniach. To też w zależności, jaki mamy piecyk, bo piecyki są różne, a ja mam taki standardowy gazowy piecyk. I tu już mam, oto tak wygląda przygotowany nasz sernik, wędluje do piekarnika do pieczenia. I oto nasz sernik na kruchym spodzie. Piekłam godzinkę w 180 stopniach. Pyszny sernik w kruchym spodzie. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z budyniem. Na samym początku zrobimy kruche ciasto. Mam tutaj 1,5 szklanki mąki pszennej, 0,5 kostki masła, 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru pudru i jedno żółtko. Masło ścieramy do mąki i zarabiamy kruche ciasto i dajemy na 30 minut do lodówki. Po tym czasie zrobimy masę serową i ugotujemy budyń i będziemy mieli sernik z budyniem. Należy ciasto zarobić. Dodajemy żółtko i wyrabiamy ciasto. Kruche ciasto powinno być wyrabiane energicznymi ruchami i schładzane w lodówce. Wówczas zostaje kruche, bo jeżeli będziemy go długo wyrabiać, to będziemy mieli problem z kruchością. Kruche ciasto ja sobie wymyśliłam w misce, ale lepiej się wyrabia na macie, ponieważ jest większa powierzchnia i lepiej się wyrabia. No ale ja już prawie mam, przełożę do woreczka i dam do lodówki na 30 minut. Tak, ja już kruche ciasto mam wyrobione i do folii dajemy albo do woreczka i dajemy do lodówki. Tak wygląda kruche ciasto, które wędruje do lodówki. Ciasto schładzamy w lodówce, a teraz zrobimy ser. Mam tutaj 80 deko sera. Przekładamy. Ja zrobię ser w robocie. 5 jajek.
jeden budyń, szklankę cukru, ja dałam 3/4, ponieważ ja nie chcę takiego słodkiego, i 2 łyżki masła. I uruchamiamy robot. I masa serowa nam się robi. A tutaj może na razie wyłączymy, masę serową zrobimy. A tu w garnku mam 1 litr mleka. Odlałam 1 szklankę i w tym tej jednej szklance rozprowadzę 3 budynie. Mam budyń bez cukru, więc dołożę 3/4 szklanki cukru. Należy to dokładnie rozmieszać i wlejemy do gotującego się mleka. Tak, budyń mamy rozmieszany. Mleko się gotuje, a my ucieramy masę serową. Masę serową już mam utartą. Ciastem wyłożyłam formę 25x30 i teraz gotujemy budyń. Budyń rozmieszałam w szklance mleka i wlewamy do pozostałego mleka i będziemy gotować tak około 3 minuty. Dodajemy cukier i gotujemy budyń. I już będziemy wykładać najpierw na ciasto masę serową, a później ugotowany budyń. I będziemy mieli sernik z budyniem. Pamiętamy o mieszaniu, aby nam się budyń nie przypalił i nie narobiło grudek. Serowo wyłożymy na ciasto. Robot już nam nie będzie potrzebny. Już mamy ugotowany i teraz wykładamy masę serową na nasze ciasto. Wyrównujemy i teraz damy budyń. Sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Ja sernik zawsze pozostawiam do całkowitego wystudzenia w piekarniku. Po prostu po godzinie czasu wyłączam piekarnik, a sernik pozostaje do całkowitego wystudzenia.
tak i wyrównujemy i sernik z budyniem dajemy do piekarnika na godzinę w 170 stopniach. I tak oto sernik z budyniem mamy upieczony. Jeszcze nie jest do końca zimny. My musimy mieć, ciasto musi być całkowicie zimne. To wówczas możemy kroić. Także najlepiej sernik dzisiaj upiec i pozostawić do jutrzejszego dnia. Tak. Mamy. Ja jeszcze sernik z budyniem posypuję startą czekoladą. I tak oto wygląda sernik z budyniem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik z budyniem. Ja posypuję startą czekoladą. Wygląda sernik z budyniem. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik kawowy. Potrzebować będziemy 4 serki po 150 gram, szklanka esencjonalnej kawy i do tej kawy dołożymy 7 łyżeczek żelatyny. I należy to bardzo dokładnie pomieszać. Kawa musi być wrząca i do wrzącej kawy dodajemy żelatynę i należy pomieszać do całkowitego rozpuszczenia i ostudzimy. Oprócz tego będziemy potrzebować 400 ml śmietany 36%, 4 łyżki cukru pudru. Śmietanę ubijemy z cukrem na sztywno i tutaj mam formę wyłożoną delicjami. Forma ma 20 cm. I teraz żelatynę mieszamy w kawie do całkowitego rozpuszczenia i studzimy. Śmietanę już mam ubitą z cukrem. Dodaję serek dolewam kawę ostudziłam dokładnie rozmieszałam z żelatyną ostudziłam i dolewam i masę serową należy dokładnie pomieszać. Mamy troszeczkę masę za rzadką, więc musimy poczekać, chwilę poczekamy, aż stężeje i wlejemy do przygotowanej formy, bo tak by nam masa bokami spłynęła. A tak jeżeli, to jest kwestia paru minut, leciutko masa stężeje i przelejemy do formy. Tężejącą masę. Tężejącą masę serową wylewamy na ciasteczka delicje i sernik kawowy dajemy do lodówki tak na 4 godziny, a najlepiej na całą noc. I będziemy mieli sernik kawowy, który wędruje do lodówki.
I tak oto wygląda sernik kawowy. Boki usypiemy startą, czekoladą i migdałami. Jeżeli nie mamy takiej maszynki do tarcia, to tarłem do jarzyn możemy czekoladę zetrzeć, a migdałki pokroić. I będziemy mieli sernik kawowy. Okruszony czekoladą i migdałami. Boki leciutko. No może sobie to jeszcze. O. Spróbujemy. O, nawet boki leciutko należy odciąć. Od brzegów. Najlepiej, gdyby był całą noc w lodówce. Mój nie był, ale wygląda fantastycznie. I ukroimy kawałeczek. Oto wygląda sernik kawowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik kawowy.